Cztery oleje do olejowania włosów najlepsze dla blondynek. Pierwszy to olej kokosowy, na jego temat jest mnóstwo badań i jest to również mój faworyt. Będzie on dobry szczególnie dla włosów prostych i falowanych, suchych i zniszczonych, zmiękcza włosy i zwiększa ich nawilżenie oraz zapobiega wymywaniu się lipidów i białek z włosa. Drugi to olej żożoba, który będzie najlepszy dla włosów matowych i sztywnych, a włosom falowanym lub kręconym nada miękkość i blask. Trzeci to olej makadamia lub arganowy, które sprawdzą się najlepiej na włosach falowanych od 2A do 2C. Czwarty to olej ze słodkich migdałów, który sprawdzi się na włosach suchych, falowanych i kręconych od 2A do 3B. Zmiękczy włosy i zwiększy ich połysk. Pamiętaj jednak, że z doborem oleju do włosów jest podobnie jak z maskami. Trzeba kilka przetestować, zanim znajdziesz swój ideał, a różnicę powinnaś poczuć po około trzecim lub czwartym olejowaniu. A jeśli ją poczujesz, to trzymaj się tego oleju, a jeśli nie widzisz efektów, to spróbuj inny olej, a resztę oleju możesz wykorzystać na przykład do masażu ciała. A teraz pewnie zastanawiasz się, dlaczego zaznaczyłam, że są to oleje dla blondynek, bo niektóre oleje mogą przyciemniać blond włosy lub nadawać im żółty odcień, czego blondynki zazwyczaj nie chcą, a te oleje, które wymieniłam, są na pewno bezpieczne i tego nie robią. Daj mi znać w komentarzu, który olej najlepiej sprawdza się na Twoich włosach, a może nie wiesz, jak wykonać olejowanie i o co w tym wszystkim chodzi, jeśli tak. Napisz mi swoje pytania, a ja odpowiem na nie w kolejnych filmach.